Pytasz mnie, czy pamiętam, jak było między wami, między tobą a tatą. Oczywiście, że pamiętam. Zresztą trudno takie rzeczy zapomnieć. Wtedy wydawało mi się nieważne, wydawało mi się, że to jest tak normalnie, ale teraz, kiedy sam miałem relację, wiem, że mieliście niezwykłe relacje. Najbardziej fascynowało mnie i teraz mnie fascynuje to, że nieustannie chcieliście z sobą rozmawiać. Mogliście siedzieć przy dzbanku wina, które ojciec zrobił, i popijać i opowiadać o wszystkim, o polityce, o sąsiadkach, o wysokich cenach w spożywczaku, o kolejkach przed miastem i o nas, i o nauce, o wypadkach na drogach, i o śniegu, i o wszystkim. I ta fascynacja, ten wasz obraz, gdy siedzieliście przy sobie, naprzeciwko siebie albo obok siebie, przy stole, do dzisiaj pamiętam, bo strasznie mało ludzi teraz rozmawiają. I się bardzo cieszę, że miałem rodziców, którzy rozmawiali ze sobą. I to te relacje bym porównał do nieustannej rozmowy, którą tak naprawdę to ty przerwałaś, kiedy umarłaś. I wiesz, że strasznie za tym tęsknię, cholernie tęsknię za tym.